za naszą wiarę, abyśmy potrafili zaufać słowom, nie bój się, wierz tylko i iść tymi słowami przez dalsze dni naszego wierzchowania. I też Tobie zawierzamy te wszystkie trudne sprawy, które nosimy w naszych sercach, te nasze bóle fizyczne i duchowe. Proszę, abyś wypraszał nam siły i wiarę w dalszym naszym wierzchowaniu. Przedstawiaj tej modlitwy różańcowej wszystkie nasze intencje. Pamiętaj o naszych dobroczyńcach, dobroziemiach, których spotkamy. Nie mam na każdym kroku naszego wierzchowania. O tutaj mieszkańcach miejscowości Gromna. Wszystkie te intencje zawierzają nasze najlepsze intencje. Tak jak rozmawiamy, tutaj jest to przemienienie Pana Jezusa. Ojcze nasz, który się zmienił.
Mamy kolejny dzień za sobą. Trudny dzień. No, tak jak mówiłem rano, wczoraj prosiliśmy o słońce i Pan Bóg nas wysłuchał i rozmawiał z Tobą. Więc sami zauważyliśmy, każdy chyba czuje ten trud pielgrzymowania. Czuję, że ta nasza droga nie jest taką prostą drogą, nie jest taką prostą drogą. Potrzebuje wysiłku, potrzebuje czasem zaparcia siebie. Niektórzy słabną. Myślę, że te wszystkie trudy sprawiają, że też często i cierpliwości nam brakuje. I może trudno nam jest przyjmować drugiego człowieka, który jest obok nas i trudno jest nam słuchać tego człowieka. Więc myślę, że to dobrze się stało, że dzisiaj przed Jezusem Chrystusem, tym Jezusem Chrystusem, z którym zmierzamy na Jasną Górę, przeżywaliśmy nasz apel, a zanim przeżywaliśmy nasz apel, to trwaliśmy na modlitwie przed Chrystusem, Jezusem Chrystusem, w Świętym Sakramencie. Jezusowi Chrystusowi te wszystkie trudności oddawajmy. Jezusa Chrystusa właśnie prośmy o to, żebyśmy mieli moc i siłę i żeby nam starczyło cierpliwości i takiej Bożej mocy, żebyśmy tą drogą kroczyli. A szczególnie powierzajmy to, co nas drażni, denerwuje, to, co przerasta może nasze możliwości. Panu Bogu to zawierzają. Więc to kolejny dzień przed nami. Kolejny dzień, który nas przybliża do celu naszej pielgrzymki. Też będzie dosyć trudny, wydaje mi się. Aczkolwiek zobaczymy. Nie wiem, ile księży się modliło, bo pogoda nie wiem, zobaczymy. Ale tak przezornie, na wszelki wypadek, postaramy się trochę zmienić program naszego pielgrzymowania. Otóż wstaniemy jutro o godzinie 5 rano. I trzeba dzisiaj szybko położyć się spać i szybko spać. Ci, którzy trafią, trafią dzisiaj ciszej, żeby nie przeszkadzać tym, którzy chcą się wyspać, a ci, którzy chcieliby porozmawiać, gryzą się w język i nie rozmawiają. W tej 5 rano pakujemy się, ubieramy, zdajemy bagaże i o godzinie 6 wyruszamy na szlak pielgrzymki. Tak, żeby trochę przed słońcem zdążyć jeszcze. No i jutro wyruszamy w drogę. Gorąca prośba, ponawiam. To samo w zasadzie prośby. Po pierwsze to, żebyśmy dbali o siebie, o swoje zdrowie, czyli nakrycie głowy, pijemy wodę, żebyśmy nie odludnili się. Jeżeli ktoś naprawdę czuje, że już coś się dobrego dzieje, że źle się czuje, to mamy te punkty medyczne, ale proszę korzystać z pomocy, nie czekać, aż już będzie za późno. Bardzo proszę też, byśmy słuchali służb pielgrzymkowych. Oni nie chcą po to, żeby nam życie utrudniać, ale po to, by nam tym pomóc, byśmy bezpiecznie tą trasę przebyli. Jutro po przejściu będzie czas na rozpakowanie się, umycie, chwilę odpoczynku i o godzinie 20 zgromadzimy się w Powie w Kościele na Eucharystię, którą zakończymy apelem. Także teraz już bardzo proszę, byśmy udali się do naszych namiotów, bądź na nasze kwatery. Panu Bogu jeszcze indywidualnie w modlitwach powierzchni i podziękujmy za to, co dobrego, że w tym dniu nas spotkało. Pomyślmy jeszcze o tym dniu, co nam przyniósł. No i oczywiście szybko zasypiamy. Niech to ktoś miał piękne sny, żebyśmy mogli szybko wypocząć i zdanie. Dzięki Panie za to. Thank you.
wieczne dla ogłoszenia. Ktoś jeszcze różne rzeczy chce wykazać, że... No to prawie. Nie róbcie nam rozróby, nam rozróby, to chłopaka.